Siemanko, witam serdecznie, z tej strony mówi Basza. Dzisiaj mówię o Adrianie Mierzejewskim, o jego świetnych występach w Australii. I tak naprawdę, no właśnie, nagrywam ten filmik, ponieważ chciałbym się was zapytać, żebyście wyrazili swoją opinię w komentarzu, ponieważ Adrian Mierzejewski, nasz polski napastnik, który występował m.in. w Wiśle Kraków oraz w Turcji, jest przymierzany do reprezentacji, pojawiają się coraz częściej takie głosy. Jednak na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwon, a dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. No właśnie, Adrian Mierzejewski ma bardzo dobry tak naprawdę sezon, czy też czas, gra w Sydney, FC Sydney, gdzie ostatnio po prostu zaliczył gola i asystę. No cały czas po prostu jakby tutaj media się rozpisują, chwalą go, że świetnie gra, że strzela bramki i tak dalej. Niektórzy dziennikarze mówią o tym i przymierzają tutaj Adriana Mierzejewskiego do reprezentacji Polski. I właśnie jestem ciekawy waszego zdania na ten temat. Co wy na ten temat myślicie, co na ten temat uważacie, napiszcie w komentarzach. Przyznam szczerze, że jest mi ciężko naprawdę oceniać tak naprawdę tą sytuację, bo strzela bramki, tak, występuje regularnie, jednak trzeba pamiętać, że to jest Australia, tak, Australia, nic nie ujmując tutaj po piłce w Australii, ale ona jest zdecydowanie na niższym poziomie niż ta piłka w Europie. Z kolei plusem jest to, że Adrian Mierzejewski w momencie, kiedy będzie mundial w Rosji, będzie miał 31 lat, tak, mówi się, że to najlepszy czas, to jest od 27 do 33 roku życia. Kolejnym plusem za to, żeby wystąpił na mundialu, to jest fakt, że Adam Nawałka musi tak naprawdę szukać rozwiązań niecodziennych, rozwiązań nieschematycznych, tak. Ja już tu mówiłem wiele razy, że tutaj selekcjoner Danii powiedział, że Polska jest prosta jak drut do przewidzenia, bo ponieważ gramy zawsze tymi samymi zawodnikami w tym samym zestawieniu, w tym samym układzie. Adrian Mierzejewski w przeszłości już występował w reprezentacji, więc to nie jest taka kwestia, że tak naprawdę przyjechałby pierwszy raz na zgrupowanie, na mecze reprezentacji, zachłysnąłby się i koniec, tak? On już występował. Mogę wam nawet podać dokładnie statystyki, jakie są. Występował w 41 meczach w reprezentacji Polski, strzelił 3 gole, natomiast ostatni raz występował w reprezentacji 15 listopada 2013 roku w meczu Polska kontra Słowacja, to był mecz towarzyski. No właśnie, i teraz tak, powiem wam też jeszcze tutaj, jaką ma wypowiedź na ten temat Mateusz Borek, co mówi na temat właśnie Adriana Mierzejewskiego. Mówi się, że najlepszy wiek dla piłkarza to 27-33 lata. Kiedy w Rosji będzie odbywał się mundial, Adrian Mierzejewski będzie miał 31 lat. Warto go sprawdzić, dać mu po 45 minut przeciwko Nigeryjczykom i Koreańczykom. Może pokaże w tych meczach, że powinien pojechać do Rosji. Może powinien pojechać po prostu do Rosji. Tak, w tych meczach towarzyskich, które tu będą. No bardzo takie ciekawe tak naprawdę stwierdzenie. Tak, w lidze właśnie tutaj australijski jest jednym z najskuteczniejszych piłkarzy. Ma 6 goli, 4 asysty na ten czas, kiedy to nagrywam. Jest to końcówka 30 grudnia 2017 roku. Także ma bardzo dobry sezon. Natomiast, tak powiedziałem, czy rzeczywiście Mierzejewski łapałby się do tej kadry, tak? No, bo wiecie, no to można pojechać do... No nie mówię, że to jest najsłabsza liga, tak? Ale można wybrać sobie najsłabszą ligę na świecie, pojechać tam i też być królem strzeleców, cały czas strzelać bramki. Poza tym Mierzejewski wcześniej tak naprawdę dysponował wysoką formą, tak? Dobrze grał, wygrał w czołowych klubach europejskich, więc mówi się, że tam pojechał na piłkarską emeryturę, tak? Chociaż pomimo tego, że dostał emeryturę, to cały czas strzela bramki. Co ciekawe, nawet tutaj dobrze o nim się wypowiada Del Piero, były piłkarz włoski, który tam jest współwłaścicielem, czy występował wcześniej w tym klubie. Właśnie mówił o tym, że reprezentacja Polski powinna, może nie, że mówił, że należy go wziąć do reprezentacji, ale powinna zwrócić uwagę na niego, tak? Bacznie po prostu przyjrzeć się temu zawodnikowi, być może przyda on się reprezentacji Polski. Nie wiem tak naprawdę, co na ten temat myśleć, ciężko jest mi powiedzieć. Z jednej strony, no tak, tylko jakby Adrian też Mierzejewski, można go sprawdzić w meczach towarzyskich, tak, no pojedzie na mundial, chłopaki tutaj zrobili ciężką pracę, pracowali, wywalczyli tutaj awans, a teraz Mierzejewski miałby po prostu pojechać i zgarnąć tak naprawdę śmietankę, tak, spić. Rzeczywiście, gdyby się sprawdził pewnie w tych meczach towarzyskich, to czemu nie, tak, dać mu po prostu szansę, żeby pojechał. To też jest pytanie, czy nie powinniśmy sięgnąć po swoje zasoby, tak, po swoje rezerwy na przykład w ekstraklasie, albo w piłkarzach, którzy występują w Europie, tak? Czy sens jest rzeczywiście sięgać po Mierzejewskiego? No bardzo tak naprawdę ciekawa sytuacja, tak? Ciekawa jest ta sytuacja z tym zawodnikiem.
No, na pewno dużo tutaj, jeśli chodzi o powołanie Mierzejewskiego, duży wpływ będzie miała sytuacja nasza z napastnikami, tak? Czy coś się zmieni, czy też nie. Wiadomo, że Milik jest kontuzjowany, ma niby wracać już od stycznia, powoli po prostu występować, ale trzeba pamiętać, że praktycznie w Napoli będzie zaliczał minutówki, tak? Będzie go trener wpuszczał na minutówki. Miał raz kontuzję, potem miał drugi raz kontuzję, nie wiemy tak naprawdę w jakiej formie będzie za pół roku. Pół roku to jest szmat czasu dla piłkarza. Lewandowski też jest wyeksploatowany, tak? Świetnie gra w Bayernie, nikt tutaj nie ujmuje mu klasy. Natomiast nie wiemy, jaka będzie sytuacja z lewym do czerwca, tak? Oby po prostu występował, gdy przytrafi mu się jakaś kontuzja i tak dalej. Więc nie wiemy, tak? Poza tym lewy potrzebowałby zmiennika naturalnego. No ciekawa tak naprawdę sprawa. Z drugiej strony, przyjmując jeszcze inny argument, to Mierzejewski cały czas jest pod grą. Mierzejewski cały czas występuje, cały czas gra, ma ten po prostu rytm meczowy, jest wybiegany w cudzysłowie oczywiście, tak, i strzela bramki. Czyli jest, można powiedzieć, w tym gazie, tak? Jest w tym gazie meczowym, występuje. Czyli to jest jakby dużym plusem, tak? No bo co z tego na przykład, jeżeli mam jakiegoś zawodnika wybitnego, jak on grzeje ławkę nawet w najlepszym klubie w Europie, tak? Albo w jednym z lepszych klubów. Ważne, żeby grał, tak? Żeby występował, bo czasami po prostu systematyczną grą, występami w klubie można coś osiągnąć później w reprezentacji, tak? Bo gdzieś te warunki kondycyjne i tak dalej będą potrzebne. No tak mówię, ciężka sprawa, tak naprawdę decyzję musi w takiej sytuacji podjąć Adam Nawałka. Napiszcie w komentarzach, co na ten temat sądzicie, co o tym myślicie, czy rzeczywiście Adrian Mierzejewski, no na pewno nie będzie takiej sytuacji, że on pojedzie na mecze towarzyskie czy na mundial i zastąpi lewego, tak, czy Milika, bo raczej nie, tylko byłby uzupełnieniem tutaj lewego, czy Milika, tak, byłby uzupełnieniem tych dwóch napastników. No ciekawa tak naprawdę sytuacja, no pomimo, że liga jest słabsza, no ale bramki są strzelane, tak, są po prostu asysty, są bramki, także występuje cały czas ten zawodnik, tak, to się liczy, to jest bardzo ważne w piłce zawodowej, tak, w piłce klubowej. Ja bym tutaj wskazał jeszcze na jedną kwestię, a mianowicie Krzysztof Mączyński. Krzysztof Mączyński, chłopak, który 87 rocznik, ma 30 lat, kiedy to jeszcze nagrywam, w przyszłym roku będzie 31. On też, jak tutaj była kwestia właśnie z Adamem Nawałki, początkowe te powołania, też występował w lidze chińskiej. Wszyscy się śmiali, mówią, co to jest jakaś liga chińska i tego, a teraz najwięksi piłkarze uciekają z Europy, znaczy uciekają, jadą tam, bo można tam zarobić bardzo dobre pieniądze. I właśnie Krzysztof Mączyński też był przez dziennikarzy, tak naprawdę mówiło się, że no jest tam gdzieś ten Krzysiek Mączyński, w Chinach gdzieś występuje, ma dobre noty, ale my, nawet tutaj mówił o tym Mateusz Borek, tak, i Roman Kołtoń, ale my tego nie widzimy, nie mamy gdzieś podglądu na tą ligę, nie jest ona taka bliska jak Bundesliga, jak liga angielska i tak dalej. No i co? Krzysiek po prostu Mączyński był powoływany sukcesywnie do reprezentacji. Miał raz lepsze, raz gorsze, ale absolutnie ma jakąś tą formę, tak? Stał on cały czas, praktycznie występuje w tej reprezentacji. Jest normalnym zawodnikiem. Czyli nie można też z drugiej strony przekreślać, bo to jest jakaś tam liga, to jest FC Sydney, to jest jakaś liga australijska, to zapomnijmy, to jest jakiś tam, w ogóle to jest daleko, nie wiadomo, czy przyleci, no nie, no tak, nie można też w ten sposób tak patrzeć, nie można w ten sposób patrzeć. Tam jest też taka kwestia, abym wskazał na przykład na taką kwestię, że pomimo tego, że może na przykład mieć jakieś braki, tak, tutaj Mierzejewski, chociaż nie uważam, żeby miał braki, nie, w tym, pomimo tego, że może po prostu w jakiś sposób grać gorzej, ale zobaczcie na taką sytuację. Mierzejewski, jeżeli utrzyma tą formę, którą ma teraz Adrian, będzie dalej strzelał bramki, będzie dalej występował, gdyby dostał powołanie na mecze towarzyskie, gdyby dostał powołanie na mundial, to z jakim on nastawieniem psychicznym przyjedzie? On będzie bombał te bramki po prostu przeciwnikom, bo on przyjedzie z poczuciem, że jest dowartościowanym, pewny siebie, że po prostu strzela bramki w klubie. Tam jest na pewno fajne życie, w Australii ciepło, bezpiecznie, dobre pieniądze, można sobie pozwiedzać. On przyjdzie może wylajtowany, tak? I będzie na świeżości, będzie strzelał bramki, bo będzie go niosła ta pewność siebie z ligi, tak? Z meczów ligowych, tak? Z Sydney, z Australii. To go będzie nieść, tak? Pomimo tego, że przyjedzie, tak, do Europy, będziemy tutaj, zmierzymy się tutaj z silnymi reprezentacjami, to jego będzie niosło po prostu właśnie też ta kwestia mentalna, tak, psychiczna, ta pewność siebie, to, że mu świetnie idzie w klubie, strzela bramkę za bramką. Czasami ta pewność siebie też ma wpływ na boisku, tak, nie traci się głupio piłek i tak dalej. To można zresztą zobaczyć po Krychowiaku, tak, gdy występował w Sewilli, miał to pewne miejsce, to widać było zupełnie inaczej gra w reprezentacji, jak już tam stracił w PSG, jest na wypożyczeniu, czy ten, zależy kiedy to oglądasz.
no to już troszeczkę tam gdzieś piłka ucieka, podanie niedokładne i tak dalej, to też ma wpływ, tak? To są też po prostu jakby procentowe punkty, które się liczą do ogólnej oceny piłkarza, ogólnego występu. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, dzięki za słuchanie, napiszcie w komentarzach, co wy sądzicie na temat Adriana Mierzejewskiego w kadrze, jeśli tak, to na jakich zasadach, czy w meczu towarzyskim go sprawdzić, czy go powołać na mundial, czy to jest uczciwe, bo przecież nie wywalczył tego awansu. To wszystko, na razie, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.